Rdzenni Amerykanie chronią stopy. Buty czy te najwcześniejsze, których funkcja sprowadzała się do prostej ochrony stóp, czy też dzisiejsze produkty rozbudowanego przemysłu obuwniczego, zawsze przeznaczone były wyłącznie dla ludzi. Jak w przypadku każdego starożytnego wynalazku, nie jest pewne, kiedy dokładnie powstały, a znaleziska archeologiczne tylko komplikują te kwestie. Najstarsze zachowane buty pochodzą sprzed 7000 lat przed naszą erą i zostały odkryte w Ameryce. Pierwsze obuwie robiono ze sznurka, liści i skór zwierząt. Ponieważ są to materiały nietrwałe, znaleziska archeologiczne trafiają się niezwykle rzadko. Niektórzy twierdzą, że istnieje inny dowód na to, iż buty noszono już 40 000 lat temu. Badając starożytne kości, zauważono redukcję rozmiaru i siły dużego palca u nogi, co mogłoby wskazywać na noszenie obuwia. Jednak wniosek ten nie został jeszcze potwierdzony. Pierwsze buty przypominały nasze sandały i składały się z podeszwy przywiązywanej do stopy za pomocą pasków albo rzemieni. Choć dziś noszenie butów wydaje się oczywiste, ich pojawienie się znacznie zwiększyło możliwości przemieszczania się i wykonywania różnych prac przez naszych przodków oraz zdolność przetrwania w surowych warunkach atmosferycznych. W wielu częściach świata rozwinęła się cała etykieta dotycząca butów. Na wielkich obszarach Azji należy je zdejmować przed wejściem do domu. Ta praktyka rozprzestrzeniła się częściowo na Amerykę Północną i Europę. W Azji gospodarz zapewnia gościom obuwie domowe, ale zwyczaj ten nie jest już tak powszechny w innych częściach świata. Muzułmanie zawsze zdejmują buty przed wejściem do meczetu. Dlatego kto nosi but, cała ziemia jest pokryta skórą. Przysłowie perskie.